Czołem, ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej, oczywiście w Triumvir, Saves the Universe. Zanim zaczniemy, dwie krótkie sprawy. Pierwsza sprawa to taka, że z Jugu podesłał mi fanarta, więc się nim chwalę, choć nie wiem czemu sugeruję w nim, że dmucham dzieci. Biorąc pod uwagę fakt, że ta gra jest pokrzaczona, jestem w stanie to wybaczyć, ale... come on! Nie dzieci. W każdym razie druga sprawa też. Moi drodzy, jeśli ktoś z was czuje się na siłach i chciałby wesprzeć Gildię Skrybów w tłumaczeniu Triumvira, to piszcie do mnie na maila igraszka@staszka.gmail.com, bo tutaj jakby Gildia daje z siebie wszystko, ja tutaj naprawdę jestem mega wdzięczny, ale wiem, jak dużo tekstu ogólnie i dużo zadań Gildia ma, więc może wyjść tak, że niestety odcinki będę musiał przekładać, bądź będę musiał zluzować częstotliwość odcinków ze względu na fakt, że za dużo Gildia w tym momencie ma na głowie, bo ma też korps party, a Triumvir jest grą bardzo absorbującą, jeśli chodzi o tłumaczenia, więc jeśli chcecie wspomóc Gildię, serdecznie zapraszam do kontaktu, ja wyślę test wam i tak dalej zresztą. Taką małą, robię krótką, jak to się mówi, rekrutację, tak właśnie. Czy da się wejść tutaj do środka, do tych paszcz, tych ptaszorów, glorkoenów, czy tam jakąś tam nazywali? O, dobra, tu jest jeszcze dziecek. Tam widziałem, że wypisywaliście już, czy są jakieś, gdzie dziecki mogą jeszcze być. Miejsca, które mieliśmy poprzednio. Tak, jestem Matką Teresą. Dobra, wyluzuj, Triumvir, już. Proszę. Jesteśmy bliżej siebie teraz. Czujesz pewnie to. Ja wiem, że to czujesz. Ja i ty. Blisko siebie. O! Jesus Christ, they're using that cauldron receptacle on power babies! Hey, who let you in here? Get the fuck out of here. This is our secret fortress. And this is our gut-sucking little cauldron. Hey, what the That's our cauldron. Get him. Yeah, get me. Get him. These guys. Kill him. Yeah, kill him. I'm gonna kill him. I'm gonna get him. I'm gonna steal your... Oh, shit. Okay, I'm gonna alert the guards. Hold on to your buckets. If you know what I mean. Hey, whoa, holy shit, there's a bunch of reruns of Golden Girls on right now out here! What? Golden Girl reruns? Where? Guys, come on, Golden Girls reruns! Guys! I'm coming, I heard it, I'm coming, Golden Girls! Hey, wait a minute! That's it! Fuck you! Hey, what the fuck? I never sucked a butthole! Yee-hee! Oh, shit! You wanna dig a hole over here? You wanna dig a hole? Come on! Gacz będzie, będą wychodzić tutaj w nieskończoność. To tak trochę wygląda. Ale spróbuję z nim powalczyć. Może będzie jakiś achievement za walkę z nimi. Bo może wyłączenie, wyjęcie tego... Zakładam, że być może wyjęcie, czy wyłączenie tego garnka tam spowoduje, że przestaną wychodzić. Szczerze mówiąc, nie kończą się. Oż ty. Cały czas wychodzą nowi. Kurczę, aż tu jest dużo. You a punk. Okej. Okay. You a punk. I co teraz mogę z tym zrobić? Kill you. Rzucić ich do środka? Chyba nie wyłapałem, co trzeba zrobić z nimi, nie? You a... Kill you. Holy shit, it's working! It sucked in the Tlorcon clone DNA right into the vessel! Alright, listen, you move the vessel around and I'll kill the clones! We gotta work together, partner! You a punk! No to już zrozumiałem, co trzeba zrobić. You up! I'm gonna f*** you up, punk! To trzeba ich zabijać blisko tego dziadostwa, zresztą tam też widziałem, że wpadli przecież. O Jezu, jak mnie wywaliło! Wow. Muszę poszukać trochę życia. Może gdzieś będzie, w tych grzybkach. O, jest. A masz, czerwony ty, z buju.
Kudło. No dobra. To wystarczy? Oh man, good work, partner. Holy crap. We're doing good here. Okay, I'm gonna get some more out. Help! Somebody help! I'm a little kid. I fell in a well. Help! Hey, you guys hear that? There's a little kid that fell in a well. Yeah, I heard it. Come on, let's go. We gotta save him. Yeah. Wait a minute. You lied to us. You goddamn right I did. You a punk. You. Get him. Shit. It works. All right, partner, you gotta move the cauldron around while I kill the Glorcon clone. Get over Come here, on. You son of a bitch. We gotta do this. Kurczę. Holy shit! The Gorkon clone DNA got sucked into the vessel! Shit! Man, look at that thing suck up those guts! How does it do it? It's magical! That thing's a magical vessel! Próbuję odbijać te pociski. Kurczę, nie zawsze wychodzi. O, o. Muszę szybciej. O, ja mam tylko jeden punkt życia, o, o. To niebezpieczne. Dobra, trochę życia się udało. Alright, here we go. Here, let me get some more. Man, I really wish there was somebody else here that could help me finish eating this, candy apple I got from the state fair. Candy apple from the state fair? Those are my favorite. Get out of my way, I'm a piece of shit. Holy shit, the war cutie and I got sucked into the container, the cauldron. I'm gonna f*** you up. Hey, what the fuck? Holy crap, we're killing it, partner. We're f***ing a good team. Holy shit, what kind of Glorcon clone is that? I'm the Shield Glorcon clone. Get the f*** out of here. Quit messing around with my other Glorcon clone friends. Quit lying to them about stuff. We thought you were serious. I'm the Glorcon Shield clone. Okay, jakiś elitarny w końcu Glorcon. No chodź. Look at you. You're a f***ing dummy. You're trying to stop my shield. Hey, wait, partner, don't forget. We need to ignore me. Oh my god. We're the shield brothers. That's right, there's two of us now. Now you're really f***ing. Yeah, you might have been able to kill our other shield. You. Murder him. Chyba się zawiesili, na moje szczęście. No chodź. They called us the Shield Brothers in Glorcon College, where we learned that your silly ass is racist. Dobra, poszło. Do dzisiaj dużo walki jest. Holy crap, partner! I can't believe it. We did it. We filled up the cauldron with Glorcon clone guts together. We did it together, pretty smoothly too. All right, let's go. Let's get out of here, partner. O, i zabrałem to. Okej, myślałem, że to muszę podnieść. No dobra. Ciekawe mnie w sumie. No, te rysunki, ale to chyba nie jest nic ważnego. Zasysam dzieciaczka. Kolejnego. Tak, pod koniec poziomu też przejrzę je wszystkie, też prosiliście mnie w komentarzach, żebym po prostu odpalił wszystkie opisy, żebyście sobie mogli przeczytać, więc spoko. Przeczytać wszystkie opisy. O, tu jest chyba dzieciaczek na górze, czy mi się wydawało? A, Stanisław popatrzył. Niech się tu kurna pojawi bardziej. Myślę, że z tamtego miejsca byłoby łatwiej, ale niech będzie. Bo tam jest kolejne przejście, tak? Ile ich mamy w ogóle? Mamy ich, moi drodzy... Brakuje nam dosłownie 5. Jest nieźle. Brakuje nam zaledwie 5. To jest dobra informacja. Bardzo dobra informacja.
No dobra, wygląda na to, że tu tyle. Czyli co, wzięliśmy cauldron. Jeszcze sobie połazimy tutaj przecież i tak. Siup, siup. Dobra, chodź tu właś. Tu jest kolejny dziecek. Oj, tam jest kolejny dziecek, widzę. O, tam jest. O, właśnie tam. I don't wanna go over there. I don't wanna be anywhere near this area. It's gross, it smells bad. It's a pool, a pond of decomposed power baby slime. Nie przesadzaj. Myśmy chyba nie szli w tamtą stronę, tak? A jestem ciekaw, czy dalej dupi duper. Bo to ja myślałem, że na początku, że to jakaś przeróbka dupi duper, jakiś ten. Jakaś ściema, to rzeczywiście musiała być ona, tylko nas zrobiła w jajko. Tam się nie da wejść. Ale ja tam widzę dziecka. Ale coś czuję, że Trover nie da rady tam pójść. Easy, easy, partner. You know, you better make sure every one of these jumps that you think about it and you time it just right, because I'm not... Oh, you changed your mind, huh? Changed your mind about the dead gut power baby swamp. All right, let's keep moving. Let's go somewhere else then. Okej, no nie, nic nie zmieniłem. Tylko tam nie za bardzo mogę jakoś... A nie ma za bardzo miejsc, które mogę się przeteleportować, więc tak muszę wrócić tu. No dobra. Okej, idziemy tędy, bo tam jeszcze jest dziecko jedno. Dziecek jeden jest. Przecież. O właśnie tu. Tu nas chyba nie było wtedy, w ogóle nie kojarzę tych błotek. Ło! Coś tu w nas nawala. O ty. Szczelaj. To było słabe, gościu. O. Kurczę, próbuję to odbić. Nie mogę odbić? O. Kurczę. Trover, uważaj, masz 2 HP, no. Dobra, dostał w ryj. Cieszę się bardzo. I teraz pytanie, jak tam wejść? Może jakoś... What's the matter with you? The power baby guts are all over me. I know it appears that I'm clean, but I can feel their dead bodies against me, and all that wetness was essentially their dead corpses, and they're just rubbing all over me. Imagine your dog's all ground up, and then you having to splash around in their guts. Nie ma rucz, Trenwór. Okej, dobra. I teraz tak, tutaj. O, czy tu jakiś power... Aha, rzeczywiście power baby jakieś tu spadają. Pytanie brzmi, czy tu gdzieś nie ma jakiegoś schowanego. Ale to są tylko, zobaczcie, o Jezu, to tylko są resztki tych dzieciaków. To smutne jest. No dobra. Okej, no ale dobra, idziemy po tego dziecka. Dziecek, już cię uratowałem, dziecek, prawie. Okay. Mamy cię, dziecek. Oh, what do you know? It's a power baby. All right, well, you know, we saved a life. I guess it helps make up for the thousands of power baby guts down there that you got all over me. All right, let's keep going, partner. Faktycznie możemy iść, tylko ty potrzebujesz trochę się najeść, bo tu, kurde, patrzę, że masz tylko 4 hapiaczki. Także na to trzeba uważać. Trzeba pościnać coś może po drodze. Dobra, Trenwór, w którą stronę? Trenwór, chodź się przejdziemy. Ty, słuchaj, Trenwór, dobra. Przejdziemy się do dupi dupera. Ciekawe, co powie nam po takim czasie. To będzie ciekawe do sprawdzenia. Tak, dupi duper. Właśnie tak. Idziemy ją obczaić. Idziemy dokonać jakiegoś komentarza, zemsty. Zaraz. Jej tu już nie ma. Dupi duper zniknęła. Uciekła. Wiedziała, co nabroiła. Wiedziała, że kurczę, skończy się to źle dla niej, jak zostanie. W sumie ciekawym jeszcze to, że tam na górze jest jakiś domek. Czy myśmy tam byli? Bo mam wrażenie, że tam się jakoś może... Tam coś się świeciło, czy mi się wydaje? Tam daleko. No właśnie, czy tam jest jeszcze jakiś... No mnie zastanawia, czy ja mogę tam jakoś wejść? Wygląda jak ścieżka, nie? I tam jest jeszcze jakiś domek na górze. Nie wiem, czy byliśmy w tym domku. Czy to w ogóle ma sens wchodzić do tego domku? Czy niekoniecznie? Nie wiem, ile uda nam się zebrać tu faktycznie tych... Tu nic nie ma w tym garażu. Tym też nie. Tu już piłeczką rzucaliśmy.
Na górę się wspinaliśmy. To też jakieś wrota, które są zamknięte. No, mnie ciekawi, czy da się tam jakoś na górę wejść. Pewnie nie. Ale i tak spróbuję, bo przecież w końcu zostawiliśmy gdzieś jeszcze jakieś dziecki. Szczerze mówiąc, nie patrzyłem jeszcze dokładnie w te momenty, które oznaczaliście na filmie, haha. Więc, no właśnie, troszkę... Nie spodziewałem się, że już teraz będziemy kończyć poziom. Dobrze byłoby obczaić. Tam chyba nic nie ma w tym domku, to jest tylko... Ładny domek, który ma tylko ładnie wyglądać. To ja idę sobie popatrzeć jeszcze tutaj. Dokładnie popatrzeć i może uda mi się wyłapać jakiegoś dziecka jeszcze. O, tu się go ziomuś pokazał po raz kolejny. Ale tu właśnie jeszcze był ten kamyk. Patrzyliście ten kamyk. Hey, what the f***? O! Właśnie. Upatrzyliście ten kamyk, wydaje mi się, że on tutaj właśnie zrobi różnicę. Bo coś tak czuję, że... Coś się mieni, ale to chyba nie jest dziecek. Mam wrażenie, że właśnie tutaj... Wejść tam na górę, to muszę tu postawić sobie kamyk. Tak czuję. Że on mi tu jest potrzebny, tylko muszę to dobrze wymanewrować. O! O! Dokładnie tak. Dobra. No ba! Kurczę, ile jeszcze mi ich brakuje? Jeszcze dwóch! Ja to wygląda... Nie wiem, czy one są... Nie wiem, czy one są układane w kolejności, czy jakoś losowo, ale jeszcze dwa! Tylko dwa dziecki? Radziecki, dziecki? I kurczę, mamy 100 pro. O! Oh, great, it's you again. Yeah, I stole that node locking technology from one of those chicken nuggets and I locked this node down so that I could say I'm sorry. I want to make amends with you and I really need a favor. I want you to move me back to my original house if you have a sec. I wanted to live in that house with the basketball hoop, but over time, that basketball hoop came to haunt me. It's always there, looking at me. It's always there looking back at me. I don't even play basketball. I don't know what I was thinking. Plus, that house is too close to the cliff. I just want to move back to the first home I was in. And if you move me, I'd really appreciate it. Okay, all right, calm down. Just relax. Partner, what do you want to do about this? Come on, help out old Doopy, hmm? Just go back and move my boxes, it's that simple. Please? Ugh, I'm not gonna let you pass until you move me back. Ow! Ouch! Wait, don't hit me, I just need you to help me move back to the first house. Ow! I have a power, baby, if you quit hitting me, and I'll give it to you if you don't kill me and help me with the boxes. Czekajcie, ona ma power baby podobno. Please just move my house back. It's all I want in the world. Come on guys, just help me move back to my original house. Ow! Ow, wait, no, I have a power baby. Anywho, where was I? Oh yeah, so... Come on guys, just help me move back to my original house. I can't live in a house with a basketball hoop on it. Who am I, LeBron James? Ale co ciekawe, ja nie mogę jej przenieść. Jedyne, jakkolwiek ją uderzę, to ona i tak zaraz spadnie tam. Tak jakby to było... Może wyleci z niej power baby. Come on, help out old... Ouch! No, don't hit me! I'm for real this time, I'm gonna actually die if you knock me off this cliff! Stop it! I have the power baby in my possession! Just go back and move my boxes, it's that simple. Please! I'm not gonna let you pass until you move me back. Ale to ja mam ją przynieść, czy jej pudełka w końcu? O co jej chodzi? Please just move my house back. It's all I want in the world. Come on guys, just help me move back to my original house. I can't live in a house with a basketball hoop on it. Who am I, LeBron James? Oh good, just meet me at the back of the house. Bardzo byłbym ciekawy, co by się stało, gdybym jednak ją zrzucił z tego klifu. Mógłbym to zrobić. Z drugiej strony jednak... Green Power Baby.
Jednej potrzebujemy, jedna jest gdzieś chyba jeszcze w terenie, widziałem ją tam koło rakiety, tak mi się wydaje. O, jak się przeniosła. Okay, so all I need you to do is move my boxes back to my old house. Niech ją szlak. Jak spróbuję ją kłamać, to skończę z nią inaczej. Thank you so much for doing this. I really do appreciate it. There is just one more thing. O nie. No, no more things. We're not doing any more things. Either give us the green power baby or we're taking one of your boxes. All right. Here's your green power baby. Geez, some people. Well, anyway, now I can relax and watch some TV finally. Now that's what I'm talking about, Green Power Baby! We're gonna go find ourselves some Booplos. Come on with me. Here we go. Booplo! Michael, who is it? Who's out there? It's Booplo here. We got a Booplo. Nobody! Nobody! Co to zabiera mi ten telewizor? Why the f*** are you closing the door? Get out of my way! Get the f*** out of my way! You need to take it easy! Is it the f***? Not the girl from the f***! Nancy, you gotta be taking it easy! Then I'm gonna come after your bullshit! I'm gonna get the bullshit! I'm gonna get the baby and I'm gonna get the You know what? What are you gonna do? Then what? Go to your house? Dad! You're gonna go to your parents' house? Dad, I will rip Good lord, that Doopy Dooper character! Just moving back and forth like a nutball! Like a lunatic! It's a bunch of big waste of our time! Partner, we gotta... I'm really thinking we could pull this off now, you know? I mean, after that big battle and the thing. And we gotta get our... We should have knocked Doopy off the cliff, to be completely frank with you. We gotta get out of here. We gotta go. We gotta hustle. I think we might be able to do this thing. We gotta move. We wasted all that time with Doopy Dooper. Look, I like Green Power Babies as much as the next little purple eyehole monster. But I'm not trying to waste a bunch of time about it. We gotta hustle. Now that we're a tight machine, we're working together, we gotta hurry up. Anyways, well, you know, enough of my nonsense. Let's just... We're gonna do this, partner. We're gonna do it. Dobra, moi drodzy, patrzcie na to. Zabrakło nam jednej, a ta jedna jest tutaj. Będziemy mieli wszystkie. Oczywiście, jestem ciekawy, czy gdybym zrzucił Doopy Dooper z tego klifu, może też dałoby się odzyskać Green Power Baby. Ale, czy na pewno? To jest najtrudniejszy skok tutaj, żeby dostać się tam. Niestety nie jest to takie precyzyjne, szczególnie, że z tak daleka. Mam nadzieję, że teraz się uda. Słuchaj, Tremwur, to jest bardzo ważny skok twój teraz. Bardzo ważny skok. Super! Wszystkie! Haha! Mamy wszystkie. Kurczę, zielone typki, można stąd uciekać. Nara Doopy Dooper, choć żałuję, że nie zrzuciłem z tego klifu. I byłaby This is Sparta. This is Shroomia w tym przypadku. Okej. Okay. Listen, don't forget to dump off your power babies. Oczywiście. Proszę bardzo. Żaden problem. Nie teraz. Oh my god, we got a third extra hit point for me. Man, I'm getting so much more powerful. I can feel it in my blood. These green power babies are really worth collecting. All right. All the green power babies on top of all the other shit we had to do and deal with Doopy Dooper, the guys on the wall, you still got all the green power babies. Oh, good work. Pięknie. I patrzcie, tutaj rzeczywiście zbieramy chyba... Wydaje mi się, że wszystkie upgrade'y to jest po prostu więcej HP dla Trowera po prostu, dla Tremwura. Hello? What's going on? Hey boss, listen! You know, we got the cauldron! You know, me and the Chair Orpion! You know, I'm really starting to think we might be able to pull this off! Trover, get a hold of yourself! Get your shit together, pull your britches together! Don't get so, highfalutin! Think you can pull this off? Chair Orpion, is it true? Do you think you can pull this off? All right, good. I'm gonna need that kind of gumption and confidence because I've got a lot of money on the line here. We're taking bets in the office at the giant space station here as to whether or not you dum-dums will be able to save the cosmos because we are f***ing wasted, all of us. Now listen,
I need you two dum-dums to get that stupid cauldron filled with Glorkon gut clones' guts into Voodoo Person's place. I gotta get the f*** out of here. I got a sweaty, wet person in my office that I need to lick and hug. And that's a cultural thing, and I don't want you to be oppressing me about it. Over and out. Fooey. Cultural sensitivity. You know, f*** that guy. F*** him. He's the reason I'm in this mess. I'd be on my home planet right now, at my favorite place, Empty Peepers, sipping a sloppy flap, and I'm here with your stupid ass. Look, I'm sorry. I don't mean to call you stupid. I really do think we did a pretty good job back there. You know, I mean, maybe we might be fit to figure this stuff out together as a team. We do have certainly complementary skill sets. But I'm just upset about my boss. I am humble. I'm a humble person. I'm humble as f***. You know, I got a f***ing Rolls Royce. I got a giant mansion in my home place, in my home world. I wear Rolex normally. I'm not right now. Spoko, Drover. Spoko. Lecimy. Voodoo Place. Czyli... miejscówka voodoo. Voodoo in the hood. In the hood. I sense there's people here. This Co is scary, to? Partner. This is weird. Let's go. What? Ah, welcome. I'm Voodoo Person. I'm gonna take your receptacle and enchant it with science and things. But I need a favor from you, please. Set the vessel down in front of me, please. Drop the vessel with all the Glorkon goo inside of it. Set it down in front of me. Just set the vessel down in front of me. You can do it now. It's a quest drop. Oh, I see. You're a little bit of a rebel. You placed it quite far away from where I asked. Just set the vessel down in front of me. You can do it now. It's a quest drop. It's all primed and ready. It's a contextual drop situation. Look it down in front of me and drop it. Partner, drop the f***ing vessel. What the f*** is wrong with you? Drop the f***ing thing. We don't have all day. Drop the vessel. I'm patient. Your little purple friend here, not so much, but I don't care. Take all the time you need. Partner, I don't got any f***ing time. Hurry up! Drop the vessel! Put it where she said to put it! Let's go! Jesus Christ! What the are we doing here? Oh, your little purple friend is very anxious to continue. I don't mind. You can take all the time you need. I don't even mind. I'll tell you stories while you wait to put the vessel down. Once I was... when I was a younger voodoo person, I used to go hiking, and I would put things in the woods up my butthole. Partner, please, put the vessel down. I don't want to hear any more of this. Uwielbiam właśnie w ten sposób trollować tę grę. Just set the vessel down in front of me. You can do it now. It's a quest Masz. Drop. Ah, oh, good work. Right where I asked you to place it, right in the spot, or close enough. Thank you very much. I need you to go to... there's a cursed village. The villagers' souls are tormented in everlasting pain, and they must be freed from their bodies to once again know peace. They walk the area of their village aimlessly, endlessly, and for eternity in pain and torment. Okay, all right, what do you want us to do? You have to go to the villagers and kill them, slay them, so their spirits will be freed, and they can once again know peace from the pain and torment that they are eternally living in, because they've been cursed. Partner, what do you think? Come on, partner, we gotta do this. Otherwise, we're, you know, the game is stopped, it's halted. I don't even know why I asked you. All right, okay, thank you. We'll be back. All right, good luck, you two, and while you're gone, I'll be... hard at work enchanting this vial of Glorkon clone juice and getting it all primed and ready for the abstainers. Your boss told me all about it. I'm in the know. I'm all looped in with what's going on. Good luck. Have fun. Don't have too much fun. Don't do anything I wouldn't do.
Czy wy tu widzicie jakieś odniesienia do Rickiego i Mortiego? Mam wrażenie, że to jest dużo takich rzeczy, których no ja nie śledzę, nie oglądałem nigdy, więc nie widzę, ale ogólnie to może wy mi wypiszecie, co tutaj jest charakterystyczne dla samego serialu. Jeszcze do mnie gada. Co? Anus hole. Oh, my stomach's a rumbling. I'm just gonna stay here and get these sticks out. I don't know how they got there. My stomach. Dobra, idźmy stąd. Nie chcę słuchać o jego problemach gastrycznych. O, czekajcie, mogę wrzucić to do kosza? O, patrzcie, jej! Ball in the ball hole! Super, można było posprzątać śmieci. A tamten jęczy w tle. Dobra, chodźmy od niego. Vanilla Village. Dobra, wioska, waniliowa wioska. Od wudu zioma lecimy do waniliowej wioski, tam jest 10 power babies do zebrania. To prawda, tylko 10. To jeden tylko? I can't believe we're killing these people, but I will say, at least we're getting to do it under this beautiful green sky and the ground. We're not gonna kill any of them. I hope Voodoo Person doesn't get upset. I mean, that's what we came here for. But whatever, you know, you're calling the shots. Let's go back to Voodoo Person. Nie, chyba się przekrzywiły te, dobra. Zmieniły się teksty, bo go ruszyłem trochę do przodu. Miał co innego powiedzieć, ale dobrze, moi drodzy. Mogę jakoś wyrzucić te papierki tam? O! Patrzcie. Chyba jak się odpowiednio dużo poklika, to może te wszystkie papierki wlecą. Jak wam się podobało, oczywiście zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Ja tutaj już jakby kończę. Tak, dzisiaj będzie trochę krótszy. Nie wiem, czy krótszy w sumie. Trochę tam pogadał Voodoo Person, Voodoo Ziom. Pogadał z nami troszkę. Może trzeba je poklikać tak, że w końcu wpadną. Halo. Chcę, żeby to wpadło. Kurczę. A jak nie wpadnie? A jak będę klikał w nieskończoność i to nie wpadnie jednak? Co będzie, jak będę klikał w te śmieci, próbując sprzątnąć ten bałagan? Jezus Marek, gdzie to leci? A ja bym chciał to posprzątać. Ja nie można śmiecić. Śmiecenie to zło. Zaśmiecamy w ten sposób cały świat, a tu, kurczę, tu są tylko trzy papierki. Trzy papierki, żaden z nich nie jest różowy, to trochę mi smutno z tego powodu, ale trzy papierki. Czy to jest aż tak trudne, żeby je wrzucić? O Jezu, mogę wyrzucić coś z kosza też przy okazji. Czy ja jak to uderzę na przykład z boku, to może to poleci w lewo? Może jestem w stanie jakoś kierować tym papierkiem? W zależności gdzie uderzę? O, mam wrażenie, że chyba jestem w stanie. O, chyba rozpracowałem tę bardzo skomplikowaną zagadkę. Będę musiał skończyć, tak? Albo i z fabułą. Kurczę, jakie pudło. Było blisko. Jest trzeci! O, trzeci, ale mimo wszystko jednak wleciał i wyleciał. Okej, dobra, mam trzeci punkt. Tak, właśnie o to chodzi. Tak, spędzę tu jeszcze 10 minut, może mi się uda wszystkie papierki trafić, nie będą czyli śmieci walać pod nogami. Wystarczy, że mam biurko brudne. Czemu ten przepychacz do kibla? Ja tu mam to kibel, faktycznie, to mam też przepychacz do kibla, to jest oczywiste. Nie może być kibel bez przepychacza. Jak się bawicie? Ja też świetnie.